I was przy tym nasz kurczy, i was przy tym zapewniaj. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie na kanale Beauty 60+, którego ja, Marga, jestem gospodynią. Jest to kanał dla pań w eleganckim wieku i nie tylko, mam nadzieję, i te młode panie też sobie tutaj coś dla siebie wypatrzą na tym kanale. Ja lubię czuć się bardzo pożyteczna, przydatna, dlatego też i prowadzę ten kawał. I dlatego, moi kochani, żeby pokazać, że nie trzeba się obstrzykiwać, czy skalpelem się rżnąć, że wystarczy fajny makijaż i pani w eleganckim wieku wygląda dobrze i młodo. Kochani moi, z czym dzisiaj przychodzę? Ano, tak sobie pomyślałam, że to już wiecie, nowy Sylwester, nowy rok, karnawałowy czas i taki chciałabym zrobić jakby ciąg, tak, znaczy, jak to się mówi, sezon, sezon z paletkami właśnie używamy, które można użyć do karnawałowego makijażu, a który używam tylko raz. Kupiłam i używam. Taką paletką dzisiaj jest Avatar od NYXa. Na początku chyba ubiegłego roku ją kupiłam, raz zrobiłam nią makijaż i na tym, moi drodzy, się śpiew zakończył. Do słoczy odsyłam was, na słoczy odsyłam was do tego filmiku, gdzie tą paletką robiłam, moi kochani, makijaż. I ponieważ, moi kochani, nie było w tej palece takiego przejściowego, beżowego, wzięłam po prostu pudrem z Estée Lauder sobie ten powiekę przypudrowałam. Od jakiegoś czasu kładę właśnie bazę. Tą kładę. Gdzieś mi wypadła przy zakręcaniu mi nakrętka i znaleźć nie mogę. Podejrzewam, że została wciągnięta przez odkurzacz. Także no. I sobie tą bazę i na nią sobie właśnie gruntuję jakimś cieniem z paletki, a że z takiego cienia nie było, no to nie mamy my, bo my górole leciutko, wita jak jest, nie? Od niej wita. Biorę sobie taki pstrokaty pędzelek z Lamora Chris 112. Nie wiem czemu Chris, ale może ten. I teraz sobie wezmę ten jasny róż. On nie jest, kochani, on jest matowy. Pamiętam i w środeczek, i pamiętam, że i może bym przesunęła was do mnie. Nie w tą stronę, no w tą. O. I teraz ten różyk taki. I go sobie w środeczek. O, jaki fajny ten pędzel jest, ja pierdziu. Widzi to? Jaki fajny. Wow. Muszę rzec. I kochani sobie, patrzcie, jest mikrofon, nie? Wszystko jest. Ja jestem też. To już jest, proszę, ja was, pół zwycięstwa. A zatem, kochani, wracamy. I bierzemy sobie ten fiolet, który mnie rozczarował, bo w palecie wygląda ciemno, a na oku niewiele różni się od tego różu. O, powiem wam, tak to wygląda. No ale trudno. Nic nie będę tu zmieniać, kombinować, po prostu. Tak już, chociaż w sumie powinnam jeszcze przelecieć tym różem po całości, o. I wtedy sobie ten fioletowy, który się wydaje ciemny, a który jest różowy praktycznie,
wbijać w środeczek. Ok, leci teraz z nim i tak sobie go w środeczek go wbijamy, nie? No bo co to? Lepszego do roboty. Wbijamy, nie? Ojej, on jest... Powinien być taki granatowy, nie? No, rozczarowałam się. Ale co mi tam? Nie ma tego złego, żeby na dobre nie wyszło, moje kochanie. Taka jest prawda. Prawda czasu, prawda ekranu, pociąg sanitarny. O, był taki film, pamiętacie? Ruski. Się ciągnął nieskończoność. Ja już nie potrafię wam powiedzieć, o co tam chodziło, ale ciągnął się w nieskończoność na chwilę. I teraz bierzemy sobie ten taki granatowy, który jest granatowy, i sobie dajemy go sam środek i powyżej. Sobie wblendowujemy w ten jasny go, tak żeby było, żeby było go widać. Właśnie. Jakieś mi gadane zamknęło się, nie wiem czemu, bo robię coś nowego, to wtedy gadać jest ciężko, wiecie? Bo to wcale nie jest tak lekko gadać i teraz rosnę, wszystko rozblendowują. Gadać i malować się to nie jest lekka sprawa, a jeszcze zwłaszcza jak się robi takie, wiecie, niuanse, nie? Czy delikatnej potrzeba rynki do tych niuansów, delikatnej. Nie gadającej dużo gęby i rynki. Rynki, która robi zamiast gada. Czekajcie, bo ja znów... już. I teraz wytrę go jeszcze i wezmę sobie ten taki zielony. O! I sobie go tutaj wmasowuję. Na powiedzmy wygląda bardzo ładnie ten zielony. Prawda, ślicznie. I sobie tu łączę z tym fioletem. Nie bójmy się kolorów, drogie panie. Nie bójmy się kolorów. Jak ja słyszę, że to nie dla mnie, ja tak nie mogę. Możesz usiąść, maluj się, kuchnia, Belek, no. Maluj się matami, nie rozświetlaj się, jeżeli uważasz, że masz zbyt dużo zmarszczek, nie? Ale maluj się. I nie mów, że nie możesz, wszystko można. Nie ma rzeczy niemożliwych, nie? Bierz i maluj się. I teraz biorę tego ciemniejszego, no on jest ciemniejszy. Drugą stroną pędzla, no on jest ciemniejszy. I go sobie tu dokładam, o. Żeby było ciemniej po prostu, nie? Taki swoisty smoky eye z możliwie największą ilością, moi drodzy, cieni z paletki użytych. Patrzcie, jaki piękny, drobinkowy jest ten kolor. Na palcu wygląda tak, a tutaj przepięknie po prostu. Cudnie. Patrzcie sami. Wow. Zatem wracam do was. Córka marnotrawna? Nie, matka marnotrawna. O, tak. I to jest z Bailey, czerwony... czerwona rączka i kochani, robimy odcinkę. Zdecydowanie wszystko równie wychodzi, no bo to zależy od oka. Powieki sobie stara nie była, ale ja sobie wycinać w życiu bym nie mogła. Nie poszła. I takie... Już to chyba kiedyś nawet mówiłam, że dla mnie
osobiście takie właśnie chodzenie, wstrzykiwanie czy operacje plastyczne. To jest jak alkohol w dużych ilościach, czy narkotyk. O, w ten sposób może powiem. Bo ludzie nie potrafią poprzestać na razie pierwszym. Robią jedną operację, drugą operację. No, później to się nadają tylko do psychiatryka. No. To teraz, moi drodzy, robimy zielonym tu. Żeby było. O. I teraz nie patrzymy na to, że mamy palec. Maczamy w tym niebieskim i przeplątujemy te kolory, moi drodzy. Bo chodzi o to, żeby wiedzieć, żeby się orientować, dwa jakie kolory, czy trzy jakie dają inny kolor jeszcze. Dobra, tu mam taki. To też jest z Bailey, z tego drewna wiśniowego. Ale to te, co teraz znalazłam, bo jest stola niemiecka Bailey, znaczy europejska. To tam nie pisze, a było napisane, jak to kupowałam, że to właśnie z tego drewna. Okej. Okay. Teraz polecimy se tym. Tu. No. I tym niebieskim. Tu. Lewy, nie było. Coś jest nie tak. O. I tu dalej przekładańca robimy. Nie, to bardziej to może zielony, ale kładziemy też na ten zielony, ten niebieski. Działa mikrofon. Właśnie go zrzuciłam przed chwilą. Za drzwiami jest umierający z głodu kot. 15:47. Tu trochę zielonego. Tutaj. I teraz lecimy, moi drodzy, znowu paluchem i bierzemy ten różowy. On to jest taki duochrom. No i kładziemy na to, nie? Na to ten duochrom. I tu do samego rożka bierzemy ten taki jasny zielony. Włączamy aż teaczyk. Bierzemy ten kolor. To jest z Catrice. Kiedyś przy jakiejś okazji był on. Ojej! Jadko. Był w czymś i wzięłam. Trzy chyba ich były. W jakimś komplecie. Co to za komplet? Nie pamiętam. Ale wiem, że były. A wiecie, ja pędzle to bardzo chętnie. I mam nic przeciwko pędzlom. Bardzo lubię. E15. To jest taki ciemny brąz. Tym ciemnym brązem sobie pod. Robię pod. Wesoło ciemny ten brąz. Ale widać. Widać, to najważniejsze. Tu trochę przyciemnimy, nie? Żeby nie przesadzać. To jest, widoczne jest na tyle, na ile widoczny być ma. O, w ten sposób. Ma to po prostu trochę zliftingować to oko.
Patrzcie, jaki człowiek jest głupi. Ja przy lewym nic nie lubię robić i nie umiem. To mimo, że prawą, że jest pewna, lewą to mi się trzęsie, bo ja do lewego oka teraz muszę. No więc człowiek jest dziwnym stworzeniem. I tyle wam powiem. Brązem tu podjechałam prawie na dolną linię podną, nie do końca. Ciemnym brązem i teraz rozblendować trzeba troszkę. O. I jakąś taką wspólną między brązem a wioletami znaleźć tu Kochani, przyczekałam sobie, że nie zrobię ciemnego makijażu i nie będę świrować. No i tyle z moich przyrzeczeń macie. Że naświrowałam. To miał być prosty makijaż na karnawał. A czemu żeby nie? Okej. Okej. I tak oto wygląda wszystko. A nie, a nie. Widzicie, już chciałam kombinować. Muszę znaleźć pędzelka. Ten może być też Bailey czerwony bez numerka. I biorę ten zielony, ten taki turkusowo-złocisty. I sobie robimy kochanie. Wnętrza kącika rozkładam. I chyba tak powinno już zostać, nie być poprawiane. Teraz tylko rzęsy, reszta twarzy. I przychodzę do was na pokazanie mojego dzieła. A zatem, moi kochani, oto moja propozycja dla was makijażu na karnawał. No bo jak od Sylwestra chyba do 30 dni przed Wielkanocą trwa karnawał. Tutaj jest troszeczkę inaczej. A zatem, co użyłam? Podkład. Ten, którego test będzie przed tym filmik ten test i testuję go właśnie jako co powinna, jako korektor też Estée Lauder, ten podwójny z pielęgnacją. Tu jest, moi drodzy, a z drugiej strony jest pielęgnacja. O. Nie trzeba z nią przesadzać, tylko tak po prostu pozmarować bez przesadyzmu. Co dalej? Na ustach mam tą kredkę z Catrice. Może mi się uda ją zlokalizować. Essence, widzisz, jaka głupia? Jesteś Electric Vibes Liner. Okej. Okay. Made in Germany. Numeru Nimo, taka jest, a pomadkę też z Essence? Tak, też z Essence, matowa, niby ma wytrzymać 8 godzin, mnie się jeszcze nie zdarzyło
Chociaż wiecie co, ja tych pomadek nie używam, także ciężko powiedzieć, ale ona mi to najbardziej kolorami, pod kolorem podpasowała pod oczy, więc użyłam tej jako pudru na podkład Estée Lauder też. Chciałam, żeby były wszystkie te, no, tyle co mam, żeby były te same. Jako róż z Lunar Beauty. Te dwa pierwsze. Te dwa. Ja nie umiem pokazywać, to wiecie. To chyba tak nikt nie umie pokazywać jak ja. I kochani moi, no oczywiście w roli głównej była paletka Avatar. Momencik. Później nie było, że mi coś pospada albo co. Powiem wam tak, że paletka jest bardzo dobra. Paletka jest w ogóle z NYXa. Jest bardzo dobra, piękny, dlatego nabrałam tych kolorów, popatrzcie, ile się dało. Żeby je jeszcze tych, chociaż nie, ciemnym brązem kredka, ale kredkę ten, a z tej strony jeszcze nie wykorzystam, może kiedyś zrobię jakiś jesienny makijaż. Powiem wam, no oczywiście, że kupiłam tę paletkę, bo jest piękna. Tu nie ma wątpliwości, ale okazała się, nie pamiętam jakie było streszczenie moje na koniec filmiku, jak ją pierwszy raz robiłam, ale chyba była dobra. Bo mówię, wszystko się tu przepięknie łączy ze sobą, błyski są błyskami, proszę ja was, prawie glam shopowymi, zwłaszcza ten jasny tutaj, są duochromowe, są naprawdę bardzo dobre, bardzo, bardzo dobra paletka, nie wiem czy jeszcze jest w sprzedaży. I teraz nie pamiętam, czy kupiłam w tym roku, czy w zeszłym roku. Napiszę wam w trakcie składania filmiku, kochani. Kochani moi, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Mam nadzieję, że makijaż wam się podobał. Miałam zrobić jako, proszę was, zadałam sobie zadanie zrobić. No taki lekki, ale taki karnawałowy makijaż, nie? Lekki, karnawałowy, no i wyszło co wyszło. I tyle. I więcej wam nie zrobię, bo u mnie, jak widzę tych kolorów tyle, i no to normalnie wow, i wszystko trzeba napakować, żeby nie było, to ma, każdy kolor ma być i się pięknie zaprezentować. No tak mam i już, no ale mówię, karnawał, to karnawał, karniwal, i proszę, kolorowo, wesoło, i sympatycznie. Kochani moi, z całego serca wam dziękuję, że tu jesteście, że komentujecie, że dajecie łapkę w górę, że opowiadacie dalej o mnie. Róbcie tak dalej, róbcie. To ja bym robiła więcej filmików, kochani, dla was. Kochani moi, żegnam się z wami serdecznie, życząc wam zdrowia i spokoju, niekoniecznie świętego. I was przy tym zapewniając, że zobaczymy się w przyszłym filmiku. Już całkiem niedługo, kochani. Pa, pa. Mua. Mua.